PEGI 16. Nie zawsze byłam więźniem w śniącym mieście. Ahamkary mogły kiedyś swobodnie poruszać się po tych salach. To tu poznałam Taranisa. Taranis, w przeciwieństwie do innych i do mnie, cenił tych, którzy mieli życzenia. Ci, którzy się targowali, byli bezpieczni. Musiało go to wiele kosztować. Uznałam, że jego powściągliwość jest intrygująca. Z kolei moja sztuka, moje śniące sale, mój taniec z królową poruszyły Taranisa. Razem staliśmy się odpływem i przypływem. Jego oczami ujrzałam świat bez niestrudzonego cyklu targowania i pożywiania się. Spokój. Taranis zaprosił mnie do swojej kryjówki w ontologii Czarnego Ogrodu, gdzie nikt nie mógł nas znaleźć. Radość towarzysząca zmienianiu pragnień w rozpacz zgasła we mnie w jednej cudownej chwili. Razem tworzyliśmy następców. Razem budowaliśmy tajemnice. Wtedy rozpoczęły się wielkie łowy na Ahamkary. Królowa odebrała mi wolność pod pozorem ochrony. Na zawsze rozłączono mnie z Taranisem. Mogliśmy jednak nadal do siebie szeptać w przestrzeni pomiędzy. Przynajmniej dopóki nie przybył król i nie złożył oferty, której nie mogłam odrzucić. Zostałam równocześnie królem i smokiem. Przemawiałam jego głosem, a Taranis o tym wiedział. Zrobił wtedy coś, czego naszemu gatunkowi robić nie wolno. Spełnił własne życzenie za cenę swego istnienia. Zażyczył sobie, aby jaja przetrwały bezpieczne do czasu, aż ktoś będzie mógł je chronić. Ktoś taki jak ty, komu można powierzyć życzenie.